Cześć, witaj cię detailingowy dziadzia. Swojego czasu rzucałem na Facebooka, że kupiłem w markecie Borygo Felga. Ma krwawić na maksa, zobaczymy. Czyli Dayron. Sprawdzę go, słuchaj, na Mańku. Przygotowuję go pod produkt, który wszyscy chwalą, czyli można powiedzieć, że pod quick detailer, tak. Ale niektórzy twierdzą, że siedzi jak wściekły, więc zobaczymy. Jaki? Nie powiem. Tutaj, jeżeli chodzi o zapach, przy tym produkcie standardowo śmierdzi jak typowy Dayron. Nic się tutaj nie zmienia. Ciekawe, od kogo nalewane, z której beczki. Lecimy. Aplikacja poprawna. O, atomizer zaczyna mieć dosyć. Nie. Ale luksusu nie ma przy aplikacji, z tego względu, że on lata na lewo i na prawo. Źle się aplikuje, bardzo nieprzyjemnie. Słabo. On się już skończył. Dobra, idę po następny. Musiałem zdrowo nadmuchać. O, kualo, popatrz. Ła, inna bajka. No to teraz to jedziemy. Panie. Ło, tamten atomizer to sobie można wsadzić. Wiemy gdzie, nie? A później poprawię po tym produkcie. Słuchaj, jeżeli chodzi o atomizer tamten, to jest tragedia. To od razu mówię. Patrz, w słońcu będziemy to robić. Teraz wszyscy jedziemy po dziadzi. Październik, w sumie to już prawie listopad. To słońce już tak nie grzeje. Fenomenalnie z gualą. Zobacz, jaka mgła. Zobaczymy, jakie będzie działanie produktu. Drogi nie był. Czy coś tu krwawi? Nic. To będzie takie jak... O, tu jest rdza, to krwawi. A, godzina. 12 zacząłem. Powiedzmy, że już leży 2 minuty. No, pojawia się. Gdzie nie, gdzie krwawienie. Tu, gdzie jest dużo rdzy, to wiadomo, że krwawi. Dobra, lecę z tej strony. Na przed chwilą wytarty lakier. Nie jest gorący, nie bój się, nie stresuj się tym. Tak, przy guali powiem ci, że aplikacja jest fajna, to chciałem powiedzieć. Zobacz, pięknie. I pasuje do tej butelki ta guala. No to tutaj bym polecał, żeby Borygo nad tym pomyślał, bo tamten atomizer to jest jakaś tragedia. Produkt, mam wrażenie, że jest jakby rozcieńczony, wiesz? Że ktoś go kupił i rozcieńczył, nie wiem, chyba że sami robią, na pewno mają laboratorium, to jest więcej niż pewne, tak jak większość produktów na polskim rynku, wszyscy mają labo i sami kręcą lody. Dobra, nie no, krwawi, słuchaj, to natychmiast, nie da się ukryć. Teraz będzie rękawica i będziemy lecieć z bałaganem. Ładnie, ładnie. Słuchaj, jak się rozłączy, wyłączy sprzęt, to znaczy, że zabrakło pamięci, bo bateria na pewno jest pełna. Dobra, tu byłem, tu byłem, tu byłem. Słuchaj, wszędzie byłem. Produkt bardzo płynny. Spływa ładnie. Siła wybierania moim zdaniem średnia. Czuję on tak, jakby był rozcieńczony, ale tutaj ładnie wybiera. Zobacz, ile tego jest. Tu tył jest w tym aucie zawsze masakryczny. Idę po rękawice. No dobra, mam rękawice, słuchaj, od tego białego koloru w słońcu wbiłem się do garażu, kurczę, jak w grobie. Podejrzewam, że tak jest w grobie właśnie, jak w garażu. O, fajnie się nim mizia, przez to, że jest taki płynny. Tak, zobacz, pieni się fajnie. O, to będzie taki typowy do lakieru. Ile kosztował? Nie pamiętam, grosze jakieś, ale co i nadziała, no. Później tutaj wskoczę po tym. Z totalnym glutem.
O, przysech. Widziałeś? Przysech mi tutaj. Ty, on ładnie wybiera. Zobacz. Tu wszędzie ładnie krwawi. No, jestem pod wrażeniem. Dorzucam go, żeby mi tutaj za mocno nie przysechł. Kurde. Popatrz ty się. Spodziewałbyś się takiej historii? Bo ja nie. Ja pierdzielę. Naprawdę fajnie wybiera. Za ten pieniądz nie mogę złego słowa powiedzieć. Na lakierze płynnie nie klei się. Kurczę, rewelacja. Co jest? Zobacz, jak się pieni fantastycznie. Ogień. Ale mam wrażenie, że on jest tak jakby trochę rozcieńczony. Nie no, konsystencja jest obłędna. Jakby nie ten atomizer i nie ta nazwa, to bym powiedział, że tu jakimś takim dobrym produktem, dziadzia, się bawisz. Zobacz. Kurde. Zobacz, ile tego namasty jest. No, jestem miło zaskoczony. Naprawdę. Kurde, w życiu bym nie pomyślał. Ładnie wybiera. Widzę, że Volvo przyjechało. Nowy właściciel Volvo, można powiedzieć. Albo nowy kierowca Volvo. O, może lepiej tak będzie, w tę stronę. Słuchaj, fenomenalnie siedzi na lakierze. Obłędnie. Pięknie wybiera. Super się nim mizia. Naprawdę. Nawet jak przyschnie, dorzucam i nie robi bałaganu. Zobacz. Tam, gdzie jest rdza, rzeczywiście pokazuje, że ją widzi. Nie udaje. Masakra. Fajnie. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Jestem miło zaskoczony. Bardzo miło. Okej. Okay. Wskakuję na maskę. Teraz będzie troszeczkę dlizlowo. Ładnie. Naprawdę. Tam, gdzie miał znaleźć, tam znalazł, widzę. Okej. Okay. Podoba mi się to, że jest śliski, słuchaj. I tutaj jazda rękawicą to jest sama przyjemność. Ekstra pianka. Nie stawia oporu. Nie klei się. Ale jazda. Że ja tego więcej nie wziąłem. Co jest? Nie chce mi się wierzyć. Ciekawe z kogo. Znaczy, on mi przypomina. Wiadomo, któryś tam z produktów. Ale który? Kto by się to teraz... Przestało mi się już... Raczej przestało. Nie chce mi się biegać, patrzeć, wąchać, kombinować, bo przy tej ilości produktów to już naprawdę jest ciężko. Tutaj prysnąłem, zobacz na szybie, jak przysechł. Później go zmijemy. Co mogę powiedzieć, słuchaj? No w słoneczku wiadomo, że tu przysycha, ale cały czas wybiera. Słuchaj, ja go dorzucam i on cały czas szuka. Cały czas pracuje. Niesamowite. Dobra, czas go wypłukać. Bo mi w końcu tak przyschnie, że się nie pozbieram. Dobra, zmoczę troszeczkę lakier. Okej, trochę zmoczę i zobaczymy. Okej, trochę zmoczymy. I teraz z wodą. A z wodą to już w ogóle poezja. Ojej, ale miło. No dobrze, słuchaj, czas wypłukać, zobaczymy. Co będzie z pukaniem? Jak na razie wiem, że na pewno jest bezpieczny. Kurde, bez najmniejszego problemu. Nie mam, nie wiem co powiedzieć. Zobacz tu na szybie. Bez najmniejszego problemu. Zobacz, nie ma. Jestem bardzo miło zaskoczony. Kurde. Słuchaj, wypukuje się obłędnie. No, ja nie wiem, co mam powiedzieć.
Dawno mnie tak nie zaskoczył, tak miło mnie nie zaskoczył taki tani Dejron. Kurde, rewelacja. Wysuszyłem auto. Jestem miło zaskoczony. Bardzo miło. Słuchaj, produkt uwielbia wodę. Produkt uwielbia siedzieć na lakierze. Tu jeszcze nie osuszyłem. Uwielbia siedzieć na lakierze, słuchaj. Uwielbia mi zianko. Całkiem moim zdaniem nieźle wybiera. Ale to to sprawdzimy za chwilę, bo wskoczę tutaj z Dejronem od Pro Elite'a Rednox. Z tym, że w innej butelce pewna firma go sobie po prostu przelała i sprzedaje pod swoją nazwą. Kurczę, no brakło mi słów. A ja za niego zapłaciłem naprawdę śmieszne pieniądze. Śmieszne, to tam w ogóle to śmiech na sali. Tam była jeszcze przecena. Wziąłem, bo wziąłem tam pół litra chyba dychę. Czy 13 zł, już nie pamiętam, kurczę. No śmieszne pieniądze. Pamiętaj, nigdy tak nie susz mikrofibr. Ja dlaczego wystawiłem? Bo mamy listopad, prawie 27 października, to słońce to tak naprawdę prawie, że nie grzeje, więc tutaj w takiej sytuacji może latem nie rób tego. Będziesz miał mikrofibry jak głaz. Już to kiedyś mówiłem. Także na to nie patrz. Tym się nie sugeruj, że jest słonecznie. Wcale nie jest tak ciepło. Tak naprawdę to troszeczkę zmarzłem. Pomimo, że jest słońce, teraz jak już wyszło, jest troszeczkę cieplej. Gdzie jest ten skurczybyk? Jest tu. Mam go jeszcze trochę. Będę go kurczę wrzucał jeszcze gdzieś. Kurczę, może na felgi. No, kurde. 750 ml, przepraszam. Ja cię nie mogę. I tam chyba dycha z groszem. Obłęd. To nie jest taki Dejron, który kurczę ci siedzi i zbiera. Ja mam wrażenie, tak jak mówiłem, tak jakby ktoś troszeczkę rozcieńczył, ale rozcieńczył go z czegoś dobrego, moim zdaniem. Dobra, ja idę teraz wypić do domu kawusie. Godzinę mamy 12:18. Przerzucę sobie te filmy, bo już mam pełną pamięć. I wskakuję tutaj z Rednoxem, zobaczymy, ile jeszcze po tym produkcie znajdzie. Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie ziom. Trzy minuty leży produkt. Jak to rednoksik? Zobacz jak grubo. Aż się klei. Trochę on jest taki jak RRC. On stoi, jego trzeba będzie ruszyć, ale to za chwilę go ruszę wodą. Teraz tak, jeżeli chodzi o wybieranie lotnej rdzy, jeżeli o Borygo. Zobacz. Ładnie jeszcze wybiera. Poprawiłbym Borygo, byłoby to samo. Ten produkt wiadomo, potrzebuje więcej czasu. Borygo działa szybciej, ale mam wrażenie, tak jak mówiłem wcześniej, że Borygo jakby był rozcieńczony. Za tę cenę Borygo naprawdę jest rewelacja. Ja jestem w szoku. Na lakier naprawdę super, jak chcesz odświeżyć sobie, bo do szukania tak naprawdę głębokich wtrąceń, jeżeli chodzi o wtrącenia metaliczne, no nie oszukujmy się, nie będzie to mistrz. Ale ja i tak jak na market jestem miło zaskoczony, naprawdę. Super. O, on mi przypomina troszeczkę, kurczę, stare K2. O właśnie, brakowało mi, kurczę, porównania. A stare K2 jest fajne. Bo nowe to nie lubię. No, tragedia. No tutaj Rednoksik, widać, że zaczął pracować. No to jest taki produkt, który potrzebuje czasu. No i tutaj zaraz biorę rękawice i będę z nim leciał, kurczę. No dobra. To co, zobaczysz teraz jeszcze w aparacie wypłukiwanie i na końcu podsumuję, jeżeli chodzi o Borygo. Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa. Don Dada, świeżo upieczony tata. Rym składam, PDG Vandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach. Pach, pach, poskładane. Słuchaj, jeżeli chodzi o wybieranie lotnej rdzy z Borygo. Zdecydowanie produkt dla mnie jest rozcieńczony. Tu na dolnych partiach drzwi, gdzie nie było jej za wiele, zebrał ładnie, naprawdę. Najgorzej na tyle. No tył w tym mańku
Tam jest wiecznie mnóstwo tego, naprawdę. Tam nawet Korosol dwa razy podjeżdżam. Podsumowując, słuchaj, Borygo, rewelacja, naprawdę, jak na marketowy The Ironizer, jest rewelacyjny. Kurczę, on tak troszeczkę podjeżdża mi właśnie K2, naprawdę. Podjeżdża mi troszeczkę K2 starym. Czy w tych pieniążkach on jest fajny? Super, z tego względu, że tak, lubi wodę. I jakbym go miał używać, to albo do odświeżenia, powiedzmy, że pojeździłeś troszeczkę i stwierdziłeś, że czas odmulić felgi, użyć jakiejś lotnej rdzy, a na przykład nie masz nic pod ręką, a wiesz, że w markecie jest i sprawdzi się. Ja bardziej to Borygo widzę, kurczę, do lakieru. Z tego względu, że naprawdę aplikacja, z tym, że atomizer jest do niczego, zmieni sobie atomizer. O, jeszcze tu, a to Robal. Okej. No dobrze, słuchaj, co mogę powiedzieć o tym produkcie? Uciekaj stąd. Miał być niby rasowy, kurczę. Rasowo wyszło, że nie jesteś rasowa. Teraz tak, co mogę powiedzieć o tym produkcie? No patrząc, cena, jakość jest naprawdę fenomenalnie.